Mam kolciska z tej strony Metsu i witam Was w kolejnym odcinku z kariery od Zera do. A dzisiaj rozpoczniemy od meczu ze Swansea. Rywal teoretycznie spokojnie do pokonania. Gramy w rozgrywkach, oczywiście, Premier League. A potem mamy bardzo ważne spotkanie z Realem Sociedad w półfinale Ligi Europy. Zajmujemy obecnie szóstą lokatę. Swansea jest szesnaste w tabeli. Z takimi drużynami nigdy nie gra się łatwo, bo w meczu z Liverpoolem nie mają nic do stracenia, grają na własnym stadionie, gdzie nie jest ich łatwo pokonać, ale my damy z siebie wszystko. Zaczynajmy! To spotkanie! Jak widzimy, z atakuje od pierwszych sekund tego spotkania. Dubło! ma piłkę na skrzydle, zagrywa w pole karne. tutaj nabiega Wilfried Bony, ale Kelsey jest szybszy i przechwytuje tą piłkę. Amas, bardzo dobry przerzut Bongonda do środka Fulton. Traci piłkę, ale szybko ją odzyskuje niestety Wilfried, Bony. Bony do Quaresmy, Ricardo Quaresma jest już polkarnym Co zrobi Portugalczyk? Na szczęście nie daje rady pokonać Adama Kelsey. Kapitalna interwencja Anglika, dzięki której na tablicy rezultatów mamy nadal wynik 0 do 0. Klawan wygrał ten pojedynek główkowy, Cirvella, świetne podanie. Wajnal Doom odnalazł tutaj i niestety Fabiański. Cudowna interwencja i jeszcze Amat wybija piłkę na rzut rożny. Milner odegranie do Firmino, Firmino, Milner kapitalnie do Salaha. Salah jeszcze Milner. To się tutaj pokaże na dogodnej pozycji i Niesta centruje na pole karne! Momo Salah niestety nie daje rady pokonać Łukasza Fabiańskiego. Kolejna niesamowita interwencja Polaka, który dzisiaj broni jak w transie. Aju, jeszcze wycofanie piłki Leroy Fair, Carol, Carroll, Mesa wypuszcza tutaj Quaresmę. Ricardo Quaresma do lewej nogi, Quaresma do prawej, ależ dribbling Portugalczyka. Ricardo jeszcze odegrał, ale Kelsey na szczęście broni ten strzał Jordana Aju. I koniec spotkania remis 0 do 0 to był po prostu popis Łukasza Fabiańskiego. W tym spotkaniu bronił doskonale, kilkukrotnie powstrzymując nasz zespół i zapewniając słon z remis. Oczywiście ekipa Łabędzi również miała swoje okazje. No ale raczej ich nie wykorzystali, co nie jest dziwne, patrząc na ich pozycję w ligowej tabeli. Tutaj, jak widzicie, mnóstwo interwencji Łukasza Fabiańskiego. Kelsi również miał tutaj fajne interwencje. Sytuacja Ricardo Quaresmy. Ale fantastycznie Anglik tutaj interweniował i był zaledwie rzut rożny w tej sytuacji Portugalczyk powinien zdobyć bramkę. Jeśli chodzi o statystyki meczowe, to Liverpool miał więcej okazji, ale co z tego, skoro Łukasz Fabiański bronił jak natchniony. Jeśli chodzi o oceny poszczególnych piłkarzy, graczem meczu Cirvella nasz defensywny pomocnik. Kelsey trzy interwencje, Fabiański aż dziewięć. Gdyby nie on, Swansea sromotnie by tutaj przegrało. Przejdźmy dalej. No i jesteśmy już po pierwszym spotkaniu, niestety z zakończonym zaledwie remisem tracimy punkty ze Słonzi. Nie spodziewałem się takiego wyniku, no ale niestety Fabiański był jak ściana w tym meczu nie do pokonania, bronił znakomicie, praktycznie nie znaleźliśmy na niego sposobu. I popatrzmy jak tam sytuacja w tabeli, mamy piąte miejsce, ale Tottenham ma jeszcze zaległe spotkanie, więc może nas wyprzedzić, no i pewnie się tak stanie, no bo wątpię, żeby oni stracili punkty. Teraz sobie potrenujemy przed bardzo ważnym meczem z Realem Sociedad. Rywal na pewno wymagający, z którym nigdy nie gra się łatwo. Mają dobrego bramkarza, ogólnie ciekawie zbudowany zespół, ale my damy z siebie wszystko, by wyeliminować ich z tych rozgrywek. Jest to już półfinał ligi Europy. Decydująca faza. Trzeba dać z siebie wszystko. By zagrać w wielkim finale, nie wiadomo kto będzie tam naszym rywalem, ale nieważne na kogo trafimy, jesteśmy w stanie pokonać każdego rywala, którego los nam przydzieli. Tylko musimy zagrać dużo lepiej niż w meczu ze Swansea, bo tyle niewykorzystanych szans w tym takim meczu jak Sociedad może się po prostu zemścić. Gramy na własnym stadionie, nie możemy tutaj stracić bramki, bo będzie ciężko to odrobić na wyjeździe. Zaczynajmy! To widowisko! William Jose, Jose zastawia tą piłkę, jeszcze zagrywa do środka, Ganso, Ganso, Ganso drybluje, zobaczmy czy zdecyduje się na strzał, jest blokowany, ale utrzymał się przy piłce, Zurutuza i Mendi odnalazł, o Jarsa bala, ale na szczęście Kelsey to broni i będzie zaledwie rzut roczny, bardzo dobra szansa Hiszpana, ale na szczęście Anglik zwyciężył w tym pojedynku. I będzie jeszcze rzut roczny, Grew znowu Ganso. Brazylijczyk centruje na polekarne, jest okazja, ale Kelsey bardzo pewnie łapie ten strzał. Mane przedziera się skrzydłem, Mane ładnie zostawił piłkę, jeszcze ją wycofał, Elwedi do środka, Weinaldum. Holender przedziera się, Wijnaldum może centrować w pole karne, jednak podaje po ziemi, tutaj niekryty Mane. Mane zaczyna swój taniec, podaje do Coutinho, ale Heroni Moruli broni niesamowicie. Argentyńczyk ratuje zespół, nadal mamy 0 do 0, a Coutinho nie może w to uwierzyć, że nie zdobył bramki. Grę odrzutu rożnego wznowi Filipe Coutinho. Coutinho na pole karne, zobaczmy jak to się skończy, dobra interwencja obrońcy, to nie koniec zagrożenia, blokowany, niestety nasz zawodnik, jeszcze jest Guerreiro, Guerreiro, ależ to musi być rzut karny i Aramendi popełni katastrofalny błąd. I będziemy mieli rzut karny, były gracz Real Madryt nieodpowiedzialnie się tutaj zachował i sfaulował naszego piłkarza, który bardzo ładnie zastawił piłkę i wywalczył jedenastkę, teraz tylko trzeba ją zamienić na bramkę. Jak widzimy Jurgen Klopp pokazuje, że ewidentnie był tutaj rzut karny i teraz tylko trzeba zdobyć pierwszą bramkę w tym spotkaniu. Niestety tak się nie dzieje, Heroni Moruli, kolejna cudowna interwencja Mane jeszcze bardzo źle odgrywa piłkę. Jak widzimy w natarciu ekipa gości. Zurutuza, ładnie dla nas Williana Jose, ten zagrywa do Januzaja, Januzaj na skraju pola karnego, zejście do lewej nogi, Januzaj jest blokowany przez Aczerbiego, jeszcze Zurutuza, Zurutuza! Ale Kelsey bardzo pewnie łapie ten strzał i może zainicjować kontrę. Zurutu za, piłka w środku pola, zagranie do Williana Jose, ten odnalazł Ojar Sabala. Ojar Sabal zagranie w pole karne, ale Kelsey zdołał to odbić na rzut rożny. No nie powiem, ciężka interwencja dla Anglika, ale na szczęście dał radę. No i koniec spotkania: remis 0 do 0. Bramka, że naprawdę znakomicie nie, jak widzimy, jest tutaj załamany, bo zmarnował jedną naprawdę wyborną okazję. Do tego nie wykorzystaliśmy rzutu karnego. Dwie piłki złapane, dwie sparowane, ocena maczowa 7,2. Zobaczmy tutaj interwencję Adama Kelsi. Tutaj pierwsza szansa o Jar Sabala, ale Hiszpan nie dał rady pokonać naszego bramkarza na szczęście. Kelsi bardzo dobrze tutaj interweniował i był zaledwie rzut rożny. Tutaj 63 minuta taki można by rzec, centrostrzał. Ale na szczęście Kelsey dał radę interweniować, chociaż nie było tutaj łatwo, bo nadbiegał jeszcze rywal i gdyby trącił tą piłkę, to padłaby bramka. Dominowaliśmy, ale co z tego, skoro nie zdobyliśmy ani jednego gola, a Heronimoruli bronił naprawdę wyśmienicie. Graczem meczu Kutynią, mimo iż nie wykorzystał wielu szans: cztery interwencje Dama Kelsey, sześć Heronimoruli jego, Argentyńczyk bronił jak w transie. Przejdźmy dalej. No, i jesteśmy już po pierwszym spotkaniu zakończonym remisem. Na szczęście, bezbramkowy remis na własnym stadionie jest w miarę korzystnym rezultatem. Zobaczymy, jak tam pójdzie w meczu rewanżowym. Zobaczymy, jak tam pozostałe wyniki w lidze Europy. Z kim możemy się spotkać w wielkim finale? Jeśli oczywiście awansujemy, prawdopodobnie jest Villarreal, którzy pokonali ekipę Nicei 3 do 1. Dobry wynik, ale jeszcze oczywiście jest mecz rewanżowy. W następnym odcinku czekają nas mecze z ekipą Chelsea i Real Sociedad, rywale na pewno wymagający w obu spotkaniach, musimy odnieść zwycięstwo, by jeszcze liczyć się w rozgrywkach ligowych, jak i oczywiście Pucharowych. Real Sociedad na swoim terenie jest często bardzo trudną drużyną do pokonania, o czym między innymi wielokrotnie przekonywała się Barcelona, ale rozgrywki Pucharowe rządzą się swoimi prawami i musimy wyeliminować tą drużynę. W tym materiale to by było na tyle, trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku.